Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj moi drodzy państwo, kupimy przedpremierową ofertę za 119 zł i odblokujemy sobie nowego legendarnego zadymiarza Draco, a następnie go wymaksujemy. Jak nie mogliście się doczekać tego odcinka, strzelcie apeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie, od wczoraj ruszyła nowa seria na kanale z gry Squad Busters. Jak jeszcze w nią nie graliście, polecam wam kliknąć drugi link w opisie, a na start dostaniecie 5000 golda. Jak widzimy moi kochani, event z Godzillą już się skończył i mamy nowe lobby, ponieważ do gry został dodany nowy zadymiarz Draco. Dokładnie, pojawi się za 6 dni i 21 godzin dla was do odblokowania. A dla mnie, moi drodzy, on już jest w tym momencie w sklepie. Spójrzcie na to. Draco, Draco, Draco. Tak się nazywa ta oferta i słuchajcie, my dzisiaj ją sobie kupimy, ale to, co teraz zrobię, zaskoczy każdego. Dzisiaj do zgarnięcia jest ta kozacka oferta Draco za 120 zł, rozumiecie? Oferta Draco za 120 zł, gdzie drugi dzień odblokujecie odznaki, później emotki, później gemy, później znowu emotki, a na końcu mrocznego rycerza Draco. I spójrzcie na to, w tej ofercie jest literówka rycerz Draco, pomiędzy słowami nie ma spacji, ale w topa. Jeżeli chcesz zgarnąć tą kozacką ofertę, chłopie, odpalaj grę Brawl Stars, wchodź do gry, w sklepie wpisz kod Farel, bo to jest ważne. Konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających z kodem Farel, także dziękuję każdemu za wsparcie, dzięki wam możemy robić takie zwariowane konkursy. Jeżeli jesteście leniwi, no to klikajcie pierwszy link w opisie i kliknijcie przycisk wesprzyj twórcę. Ja już kodzik mam wpisany, wy zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu Draco, Draco, Draco i weźmiecie udział w konkursie. Klikamy potwierdź zakup. Zakup został pomyślnie sfinalizowany i uwaga, Draco wjeżdża i rozjeżdża na gitarze. Let's go! Pędzący na grzbiecie dmuchanego smoka i strzelający fajerwerkami, Draco gwarantuje imponujący finał każdego wieczoru. Grając na gitarze elektrycznej i ziejąc ogniem, ten artysta podbija serca widowni. Moje serce podbił również. Do tego taka emoteczka, możemy coś odblokować. Dopiero za 21 godzin 47 minut. Fajnie! Moi kochani, nasz Draco został ulepszony. Pamiętacie, jak go testowaliśmy parę tygodni temu? Był on średnim legendarnym zadymiarzem, więc Supercell postanowił go wzmocnić. Podstawowy atak Draco to teraz 700, a było 600. Zasięg końcówki gitary Draco został nieco większy. Teraz powinno być łatwiej trafić czubkiem jego broni. Okej, to jest kolejna zmiana. I jeszcze trzecia zmiana nastąpiła w Draco. Draco przeładowuje 50% swojej amunicji, kiedy przywołuje swojego smoka, co oznacza, że jeżeli ma 50% amunicji, całkowicie przeładuje jego amunicję. Pamiętajcie, jak mieliśmy problem z amunicją w poprzednim odcinku? Zostało to w końcu naprawione, więc kozacko. Więc moi drodzy państwo, na samym początku gramy nubkiem Draco i zobaczymy, jak nam pójdzie. No dobra, moi drodzy państwo. Z racji tego, że pierwsza gierka prawdopodobnie będzie na boty, polecimy od razu w oponentów. Nie będziemy zbierali skrzynek. No ta postać za szybka nie jest. Strzeli. Raz. Dwa. Trzy. 4, okej. 1400. Mamy już naładowanego ulta, ale też jakiś lag był gry, nie wiem o co chodzi. Lecimy w kolejnego. Dajmy Draco, będziemy szybsi. Jesteśmy troszeczkę szybsi i palimy go! To nani, to nani! Let's go! Nie podnosimy cuba, ale gdzieś tu chyba jeszcze chłop był, czy nie? Nie ma. Dobra. Problem w Draco jest taki, że on jest mega wolny, ale ataki ma mocne. Bomba. 1500. 1500 na jednym power cubesie, na pierwszym poziomie, więc całkiem, całkiem. O kurczę, będzie skakał na mnie? Tak, raz. Dwa. Draco, pal go! Dobra, dobra, dobra. 88 tylko bije? To tak bym powiedział średniowo, co nie? Jak widzicie, nad moją postacią znajduje się pasek, kiedy skończy mi się mój smok dmuchany. Mamy wielkie starcie, jeden power cubes na moim koncie, jestem ciekawy, co się wydarzy, no bo patrzcie, ja mam Wi-Fi na 100%, ale już widzę, serwery nie domagają delikatnie. El Primo. Bomba. Bomba. Drago. Draco! I palimy go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Spalony. Dobra, pierwszy meczek easy. Zobaczmy cieszynkę. Fajny. Fajny jest ten smok, mega się jaram. Oto teraz ulepszmy tego zadymiarza. Jeszcze stardropik na szybkości. Mamy to. No to co, moi drodzy państwo, nie ma na co czekać. Trzeba go ulepszyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście! Maksymalny poziom tego wariata, ale zepsułem. Wiecie, dlaczego zepsułem? Bo nie mam golda. Nie mam golda
na trafienie. Jakiś nagród. Tutaj mam cały karnet odblokowany. Chciałem nagrać odcinek, gdzie otwieramy wszystkie nagrody z tego karnetu, więc wiecie co? Umówmy się, że dzisiaj zagramy Draco wymaksowanym w różnych trybach, a jutro nagram dla was odcinek, gdzie otworzymy wszystkie nagrody z karnetu i sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie trafić do niego dwa star powery i dwa gadżety z całego karnetu. Wydaje mi się, że to będzie na pewno ciekawe doświadczenie. Dobra, no to zagrajmy może teraz knockout. Knockout może być ciekawy tym zadymiarzem. Ale powiem wam tak, po aktualizacji naprawdę są mega mocne lagi. Zobaczcie, jakie dźwięki są opóźnione wobec animacji. Dynk, gdzie jest? Dynk. O, dopiero teraz. Ciekawostka, postaramy się uderzyć czubkiem. 2800 uderzą teraz z czubka. Raz, 2800. 2800. Smok, smok i palimy Squeaka, szybko! Let's go! Squeak spalony, padnę, nie, żyje! 800 HP. No to nieźle. Wow, panie RT. Czy pan oszalał? Zostałem! Co? Raz, dwa, trzy, cztery! Nie wierzę w to! Dźwięki są opóźnione i troszeczkę mnie zaskoczyli tym, naprawdę. Uwierzcie mi, że tym mnie zaskoczyli. Bo raz, dwa, trzy, ok, Draco. Spalimy teraz Squeaka. Zaskoczyli mnie tym, bo myślałem, że te postacie już nie żyją. One nie wydawały dźwięku. Zobaczcie, co się dzieje. Są za mocne lagi, ale jest opóźniony dźwięk. Nie mam pytań, dobra, raz, dwa. Dobra, szelki nie ma, kozak. Czubek lancy, raz, 1400, 1400. Draco i palimy RT. Jazda z nim, let's go. Czy wy to widzicie? Ty, to już powinno być dawno. Damy dalej, dalej. Kieszynka. Ale jest mocno! Serwery przeciążone masakrycznie! No to otwórzmy jeszcze sobie nagrody. Zobaczcie, dźwięk trwa, a otwieram nagrodę, okej. Oj, coś mi się wydaje, że niedługo będzie przerwa techniczna i będą musieli to naprawić, bo dymy są za mocne. Mamy też jakąś nową mapę Knockout. Zagrajmy na niej. O kurczę, jaka zbajerowana mapa! Oj, będzie ciężko, będzie ciężko! Mają komara oraz nową postać. Dobra, bierzemy! 3, 2, 1, let's go! Baby Shark i poszli, go. Nie trafiam. Melodii trzeba, oho. Trzeba wyjaśnić melodii, raz, dwa. Draco, palimy komara. Widzowie, palimy komara. Let's go, komar zjarany. Nie ma lekko, z Draco. Baby Shark i jazda. Let's go, jeszcze raz, patrz. Ale duel. Draco i palimy melodii. Jestem szybszy od melodii, czy nie? Dobra, chodź tu wariatko. O nie, lag! Głupie serwery! Dobra, jestem sam, 1v1. Niech jej znikną te nutki. Ja w nią wjeżdżam i rozjeżdżam. Atak! Baby Sharka! Ja muszę z nią się poganiać. Gdzie hop? Raz, dwa. A co, z czubka? Lancy boli, no nie? Ja mam Kobito prawie 11 HP! O czym ty gadasz w ogóle? Poczekamy na ciebie, no. Baby siak, ci. Jeżeli ona mnie zje, widzowie, to proszę XD w komentarzach. Nie wydaje mi się, żeby jej to wyszło. Dobra, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Smok. Palimy do końca. Wow! Ona jeszcze miała gadżet! Powiem wam tak, teraz ten Draco, jak tak bije mocno z tej lancy z czubka, totalny kozak. Zwycięstwo! Bawimy się wspaniale, łapka w górę. Wy też zostawcie, jak jeszcze nie zostawiliście, bo zapomnieliście. Nowe wydarzenie mamy. Okej, okay. Tryb duo, only duo win. Co? Dobra, sprawdźmy na tej zwariowanej mapie Draco. Tutaj będzie od groma Eve, od groma komarów. I oni będą chcieli przetrwać na strefę. Ale nie, tam jest zamknięta. Zamknięta strefa, aha, i w dodatku. Siema, mordka. Będziesz na odcinku, Kicio, 14. Uwaga. Let's go! Wjeżdżamy, bo jesteśmy duchami, musimy walczyć. Raz. Raz. No dawaj, dwa. Trzy. Draco! Palimy, odzyskujemy życie. Zobaczcie, cały czas się leczymy. Kozak, Draco. Kozak. Dawaj. Ale dymy. Nie mam pytać, co się dzieje. Draco! Oni hot dogu się najedli i się respią. Widzowie! Ale mocna rozgrywka. Dobra, ogień z gęby Draco. Niech mój smok was spali. Dmuchany smok niech was spali. Las, jazda. Patrzcie, co się dzieje. Kolejny smok dmuchany. Let's go. No dawaj, muszę nabijać ulta. Ult. Nie ma pytań, co tu się wyrabia. Ile oni mają tego życia?
Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Kolejny ult. Co się dzieje? Co tutaj się wyrabia? Co tutaj się wyrabia? Ta runda będzie trwała tak długo? Ja myślałem, że tutaj drakowiadę rozjadę, a tutaj cały czas muszę walczyć o życie. Dobra, 1v1 w końcu. W końcu padli. Podnosimy, ja już mam 12 power cubesów na drako. Mocna rozgryweczka, mocna rozgryweczka. Łatwo! On jeszcze go złapał przez ścianę! Nie mam pytań! Zagrajmy jeszcze raz! Mega fajnie się bawiłem! Postarajmy się wygrać jeszcze raz ten zwariowany tryb, tylko że może tym razem będę atakował tylko z lancy? Będzie ciekawiej? Tylko uderzenie z lancy! Mamy jeszcze oponentów tutaj! Postarajmy się nie zmieniać w smoka i to wygrać! Wow! Lag! No dzień dobry! Nie może tak być! Chodź, chodź, chodź tu, Eve! Raz. Dwa. Dobra. Czy leży, czy nie leży? Żyje. Okej, okay, podnieśmy tego cuba, stary. Potrzebujemy więcej życia. Kicio, dawaj! Musimy wjechać. Wjechać i rozjechać. Raz. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja się nie zmieniam w drako. Nie, się nie zmieniam w drako. Raz. Padam, padam, padam. Kicio, walcz, walcz. Dobrze. Podnoszę cuby. Raz. Dwa. Trzy. Dobrze, moje power cubesy kolejne, ale wiksa. Drako jest nie do powstrzymania na te tryby. Dobra, Kicio też pomógł, nie? Bo Kicio kozak, bo ma daga, a dag na ten tryb jest totalnym szefem. Nie, no nie mam pytań, co tu się wyrabia. Piękny mecz, dzięki Kicio za gierkę. Otwórzmy sobie skrzyneczkę jeszcze. Mapa turbomocna. Zagrajmy sobie jeszcze troszeczkę inny tryb, na przykład zadymę 5 na 5. Zagrajmy Draco. A co? Będzie mocno. Zadyma 5 na 5. Ja na smoku. Jazda. Bomba. Do przodu, bomba, 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 bomba. Padłem, padłem, zepsułem, zepsułem. Nie widziałem, że tam jest łańcuszek. Taktyka jest prosta. Wybijamy troszeczkę piłkę do przodu. Później wjeżdżamy Draco. Lag! Dobra. Ewolucja w Draco i jazda. Pyk, zwód, prawo, lewo, strzał! Będzie, będzie strzelił, jest! Ale wcisnąłem! Dobra. Raz, dwa, trzy. Ta taktyka była dobra na Draco. O nie, nie, dostałem stuna. Trzeba zyskać HP. Draco będzie dobrą postacią, moi drodzy, na Brawlbola, ponieważ ma bardzo dużo HP. Dobra, podaj, 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 podaj. Smok! Spalamy wszystkich! Jeszcze z tej strony nie widziałem, że tu jest głupia ściana. Dobra, uciekam, uciekam. Raz, dwa, trzy. Było blisko! Nie widziałem, że tam znowu stoi ten słupek. On jest niebieski i zlał mi się z krzakami. Oni są już pod naszą bramką. Tak nie powinno być. Znowu jest lag serwerowy. Raz, dwa. Nie podniesz to! Co ty robisz? Naprawdę straciliśmy w tak łatwy sposób gola, bo nikogo nie ma na bramce. Fajnie, dobra. I am number one! Ale ich palę! Dobra. Mocno zjarani. Czy ktoś tam to wciśnie? Chyba musi Farrell to zrobić niestety, moi drodzy państwo. Oddaję piłkę. Zepsułem, 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 zepsułem. Dobra, Mandy. Znaczy, Melody, łap. Muszę nabić ulta. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. To piłkę do mnie, piłkę do mnie, piłkę do mnie! Piłkę do mnie! Lag przy piłce, no nie wytrzymam, strzał na ślepo! Będzie, trafiłem po lagu! Mamo! Ale to zrobił! Łapka w górę za te mecze, jak ja jestem totalnym kocurem. Ale gol! I tak ma być, tak powinniście grać, widzowie. Zagrajmy sobie jeszcze raz solóweczkę naszym nowym legendarnym zadymiarzem. Na sam koniec sprawdźmy, jak mi pójdzie. Jest Draco na mapie, dobra. Moim zadaniem w tym meczu jest pokonanie innego Draco. A co, okej? Okay. Mamy tutaj Larego and Lavrego, który nie podejdzie do mnie, okej. Okay. Otwiera skrzynkę. A? Patrzył, czy jestem. Lag, okej, okay, czyli dalej są lagi na serwerach, ciekawe. Dobra, jak coś, jestem szybszy od jego strzałów. Musimy wywalczyć te power cubesy. Raz, dwa. Dobra, trafił ładnie. Ładnie sobie nabił też ulti przez to. On chce mnie zamknąć. Jestem troszeczkę wolniejszy od niego. Raz, dwa. Ale są dymy. Nie mam jak grać, widzowie. Nie da się żyć.
Nie da się żyć, wszyscy się uwzięli na Draco. Smoki, uciekamy. Lag! Chcesz się spalić na smoku? Wariatko? Nie radziłbym do mnie podchodzić. Tylko tu nie ma na szczęście. Dobra, jesteśmy na środku. Udało się wywalczyć pozycję. Ona mnie rozjedzie, nie? Jak mnie trafi dwa razy, to mnie rozjedzie. Kolejna melodia z prawej. No to pięknie. O kurczę, o kurczę. Dobra, dostała dwie takie potężne petardy. Tamta melodia ją zjadła. Okej, Lola leży. Ale Lilka ją dojeżdża. Raz. O ty cwaniaro. Nie, no dwie melodie, widzowie, nie da się żyć. Wybieram tą. Draco! Uciekam! Uciekam na smoku! Lag! Dlaczego lag? 1400 HP! Nie! A zostawcie łapeczkę w górę za ten meczyk. Pamiętajcie, wpisujcie kod Farel w sklepie. W komentarzu napiszcie Draco, 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 a bierzecie udział w konkursie, gdzie możecie zgarnąć tego kozackiego zadymiarza. No dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, zadymiarze. Pa, pa!